Matury, sesja, egzaminy, duże projekty w pracy. Każdy z tych aspektów chcielibyśmy robić na 100%, dlatego często szukamy substancji, które mogą wspomagać działanie naszego mózgu. Podobnie w sporcie. Takie aspekty jak uwaga, koncentracja czy refleks są bardzo istotne, aby z treningu na trening ciągle progresować. Wszystko to nazywa się funkcjami poznawczymi i my poprzez suplementację, żywienie czy też aktywność fizyczną możemy na to wpływać. Do funkcji poznawczych możemy zaliczyć czujność, uważność, przetwarzanie informacji, skupienie i tak dalej. Tych funkcji poznawczych jest bardzo dużo. Dzisiaj o tym wszystkim, jak będziemy mówić, to najczęściej będę właśnie używał sformułowania funkcje poznawcze. Zanim zaczniemy naukową analizę Limitlessa, czyli suplementu, który ma za zadanie poprawiać te funkcje poznawcze, chcę podkreślić, że zawsze, ale to zawsze taką podstawą, aby być skupionym, być wyspanym, być gotowym do działania, jest to, abyśmy właśnie się wysypiali przede wszystkim, po drugie dbali o zdrowy styl życia poprzez dobre żywienie, nawodnienie oraz aktywność fizyczną. To zawsze będą podstawy, przy których jak je będziemy zaniedbywać, no to kolejna dawka suplementu niewiele nam pomoże, bo one spełniają lwią część naszego efektu. Limitless został stworzony z myślą o studentach, uczniach, o graczach gamingowych, o sportowcach czy o kierowcach i znajdziemy w nim takie substancje jak kreatyna, kofeina, ekstrakt z miłorzębu dwukropowego, ekstrakt z różeńca górskiego, ekstrakt z bakopy drobnolistej czy fosfatydyloseryny. Zanim zaczniemy analizę tegoż suplementu, chcę podkreślić, że aktualnie mamy dość duży trend właśnie we wspieraniu pracy mózgu poprzez suplementację. Chciałbym przestrzec przed takim złudnym wrażeniem czy złudnym działaniem marketingowym, jakie można spotkać w internecie, kiedy to ktoś teoretycznie opiera się na badaniach naukowych i mówi, że słuchaj, ta substancja pomaga, mam na to badania naukowe, ponieważ duża część z tych substancji jest sprawdzana na osobach starszych z chorobami. A niestety albo niestety u takich osób o wiele łatwiej jest wspomóc funkcje poznawcze, no bo one mają dużo tych defektów i u nich najczęściej ten efekt jest bardzo duży, ale u osób młodych, zdrowych, które się wysypiają, o wiele trudniej jest poprzez suplementację poprawić te funkcje poznawcze. Dzisiaj jednak przeanalizujemy, czy taki skład, jaki znajdziemy w Limitlessie, może pomóc nam być lepszym uczniem, studentem, pracownikiem, czy lepiej wykonywać treningi sportowe, takie jak siłownia, bieganie itd. Dlatego, aby nie robić się bambuko, grubą kreską oddzielimy sobie dzisiaj badania z udziałem osób starszych czy schorowanych od badań z udziałem osób młodych. I zaczynając w telegraficznym skrócie od osób starszych czy osób z chorobami, pomysł, że w ogóle kreatyna może poprawiać funkcje poznawcze, wziął się stąd, że rzeczywiście w mózgu obserwuje się pewne stężenia kreatyny. Co prawda są one niższe niż w mięśniach, około 7-8-krotnie, ale obserwuje się, że u osób z takim defektem, u których mamy zbyt niskie stężenia kreatyny w mózgu, obserwuje się właśnie pogorszenie funkcji poznawczych. I kiedy u takich osób z tą chorobą wprowadzi się suplementację kreatyną, to w pewnym sensie te niekorzystne aspekty, czyli te pogorszenie funkcji poznawczych, zostaje zmniejszone, czyli te osoby wracają do zdrowia. I mimo iż to jest ciekawostka, bo osób z mózgowym niedoborem kreatyny jest stosunkowo niewiele, bo to jest około 2,5% osób z wszystkimi zaburzeniami neurorozwojowymi, to dało to potencjał do tego, żeby dalej badać, czy suplementacja kreatyną może pomagać w funkcjach poznawczych, na przykład u osób zdrowych. Dalej zagłębiając się w mózg, okazuje się, że kreatyna może być przydatna w depresji. Pierwsze badania pokazywały, że osoby z niższym spożyciem kreatyny mają nawet 42% wyższe ryzyko rozwinięcia tej choroby, czyli depresji. Oczywiście kreatyna nie występuje wyłącznie w suplemencie, badano spożycie również z żywnością, ale dało to dobre podstawy, by sądzić, że suplementacja kreatyną również przełoży się na poprawę funkcjonowania w depresji. I kolejne badania pokazały, że suplementacja kreatyny w połączeniu z farmakoterapią, co jest bardzo istotne, co trzeba podkreślić, czyli jest to dodatek do farmakoterapii, a nie sam sposób leczenia, wspomagał leczenie, czyli był bardziej skuteczny. Ta suplementacja dodatkowo wzmagała korzyści w depresji i powodowała, że osoby z depresją lepiej funkcjonowały na co dzień. Podobną sytuację obserwujemy w ginkgo biloba, czyli w miłorzębie dwuklapowym, bo tam dodatek miłorzębu w dawce około 240 mg również do farmakoterapii w chorobie Alzheimera pomagał tym osobom jeszcze lepiej wychodzić czy minimalizować skutki uboczne tej choroby. I trzecią substancją z Limitlessa, która może pomagać osobom z chorobami, to jest fosfatydyloseryna. Ona w dawce 300 mg u osób z Alzheimerem rzeczywiście może zmniejszać objawy tej choroby. I co ważne, potencjał wymienionych dotychczas substancji w Alzheimerze czy w innych typach demencji jest stosunkowo spory, większy niż u osób młodych. No ale nas głównie interesuje, czy dana substancja może pomóc nam, czyli młodym osobom zdrowym. Dlatego teraz przeanalizujemy sobie każdą substancję z Limitlessa i powiemy, jak mocno ona może wspomóc Twoje funkcje poznawcze.
Zacznijmy od kofeiny, bo ona jest najbardziej przebadaną substancją, jeżeli chodzi o poprawę funkcjonowania Twojego mózgu. W ostatnim przeglądzie zebrano do kupy aż 66 badań, gdzie badano różne parametry w funkcjach poznawczych. I zaobserwowano, że kofeina zwiększa koncentrację zarówno w prostych zadaniach, takich jak czytanie notatek do egzaminu, ale też w zadaniach złożonych, takich jak na przykład zarządzanie wielkim projektem w nowej firmie albo kiedy chcemy awansować na nowe stanowisko. Jednocześnie kofeina mocno poprawiała czujność i funkcje wykonawcze, co oznacza mniej więcej tyle, że na wykładach będzie Ci się lepiej słuchało, łatwiej będziesz wyłapywał jakieś zależności czy zapamiętywał pytania, które potencjalnie mogą pojawić się na egzaminie. Warte podkreślenia jest też to, że kofeina jeszcze bardziej może Ci pomóc, kiedy masz deficyt snu, czyli kiedy jesteś niewyspany. Taka sytuacja też najczęściej pojawia się właśnie, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy mamy dużo roboty, czy szykujemy się na sesję i mamy wiele egzaminów. Wtedy korzyści wynikające z kofeiny mogą być jeszcze większe, niż kiedy śpimy po 8 godzin i ta jakość snu jest przynajmniej na zadowalającym poziomie. Jeżeli chodzi o mechanizm działania kofeiny, to kiedy mamy do czynienia z takim stresującym okresem, gdzie mamy natężoną ilość pracy, to w naszym organizmie produkowana jest adenozyna w większych ilościach niż na co dzień. Ta adenozyna może się przyłączać do receptorów w naszym mózgu i powodować zmęczenie. To jest taki naturalny mechanizm chroniący nas przed przepracowaniem. Okazuje się jednak, że kofeina ma bardzo podobną strukturalnie cząsteczkę do adenozyny i może zapychać receptory adenozynie, czyli po prostu mówić: słuchaj, ja tu jestem pierwsza, ty idziesz na drugi plan. I wtedy, kiedy kofeina zapcha taki receptor adenozyny w mózgu, no to odsuwa to zmęczenie w czasie, a my możemy pracować dłużej i wydajniej. Drugą substancją, którą znajdziemy w całkiem dużej dawce w Limitlessie, jest kreatyna. I tutaj sytuacja jest taka niejednoznaczna, bo jeszcze niedawno dość dużo badań pokazywało, że suplementacja kreatyną może poprawiać inteligencję czy inne funkcje poznawcze, ale ostatnie, coraz nowsze dowody pokazują, że osób młodych i zdrowych suplementacja kreatyną wcale sama z siebie tych zdolności wysiłkowych nie musi poprawiać. Ale można powiedzieć, że to jest taka substancja od zadań specjalnych, bo tak jak wcześniej wspomniałem o kofeinie, która jeszcze mocniej pomaga w deficytach snu, tak samo jest z kreatyną. Kiedy śpimy po 4-5 godzin i mamy dużo pracy, to okazuje się, że wtedy suplementacja kreatyną naprawdę mocno może znieść to uczucie zmęczenia i poprawić, zwiększyć nasze funkcje poznawcze. W tym aspekcie na uwagę zasługują dwa badania dość dobrej jakości, w których nie dosypiano nawet do 24 godzin, a czasami nawet do 36 godzin. I w tych badaniach dzięki suplementacji kreatyną uczestnicy cechowali się lepszym nastrojem, czasem reakcji, pamięcią, uwagą itd. Na dziś możemy wyciągnąć taki wniosek, że kreatyna sprawdzi się szczególnie wtedy, kiedy nasz mózg, mówiąc kolokwialnie, mocno dostaje po tyłku. Wtedy ona ułatwi Ci lepszą koncentrację, lepsze zapamiętywanie, czy po prostu najzwyczajniej w świecie poprawi nastrój i chęć do nauki. Mechanizmem, przez który kreatyna może pomagać, jest zwiększenie fosfokreatyny w mózgu, podobnie jak też w mięśniach się dzieje. Dzięki temu mamy większe zdolności do generowania ATP, czyli takiej waluty energetycznej organizmu, i zmienia się na korzyść tak zwany stosunek fosfokreatyny do ATP. Mówiąc bardzo obrazowo, dzięki zwiększonemu temu stosunkowi, najzwyczajniej w świecie generowanie energii na funkcje poznawcze i na skupienie będzie szło łatwiej. Trzecią dość dobrze zbadaną substancją z Limitlessa jest Bacopa Monieri, ponieważ tu mamy nawet 11 badań i wyszedł tak zwany przegląd systematyczny, który brał te wszystkie badania do kupy. Oceniano w nich u osób młodych szybkość uczenia się, zapominania, pamięć długotrwałą, czas reakcji, pamięć logiczną i wiele innych funkcji poznawczych. I choć z 11 badanych funkcji poznawczych Bacopa Monieri u młodych osób poprawiała tylko jedną, to jest to dość istotna funkcja, ponieważ jest to pamięć logiczna. Pamięć logiczna na wysokim poziomie, może w takim codziennym życiu możemy powiedzieć, że taka osoba jest po prostu bystra, czyli lepiej kojarzy fakty, wyciąga to, co się nauczyła, może też manipulować danymi w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu i najzwyczajniej w świecie lepiej będzie sobie radziła z codziennymi zadaniami. Mechanizmów, przez które Bacopa Monieri może poprawiać funkcje poznawcze, jest kilka. Głównym, o którym się wspominam, jest pomoc w powstawaniu nowych synaps, czyli takich połączeń między komórkami układu nerwowego, czyli w mózgu. Dodatkowo zwiększa się produkcja tzw. kolców dendrytycznych, dzięki którym porozumiewanie się między komórkami w mózgu będzie po prostu sprawniejsze. Kolejny z listy Limitlessa jest różeniec górski. I tutaj najwięcej badań jest w takich specyficznych warunkach nadmiernego stresu.
Co pod kątem praktycznym jest istotne, różniec był badany na grupie młodych studentów, którzy byli poddawani stresującej sesji. Okazało się, że poprawiło się po suplementacji ich samopoczucie ogólne, ale też poziom koncentracji, dzięki czemu skupienie i możliwość nauki oczywiście było o wiele łatwiejsza. Trzeba jednak podkreślić, że liczba i jakość dowodów płynących za tym, że suplementacja różańca będzie korzystna, jest mniejsza niż w przypadku kreatyny, kofeiny czy nawet bakopamonierii, bądź według mnie jest to substancja z bardzo dużym potencjałem, którą z powodzeniem można wykorzystywać w takich stresujących sytuacjach. Działanie różańca górskiego opiera się o wpływ na układ krążenia, dzięki czemu korzystniej, sprawniej substancje, których mózg potrzebuje, będą do niego docierać z całego organizmu. Jednocześnie poprawia się też wydajność w przesyłaniu neuroprzekaźników, przekazujących informacje między komórkami w mózgu. I zostały nam dwie substancje, ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego, czyli ginkgo biloba, oraz fosfatydyloseryna. Co do ginkgo biloby, to mimo iż takie pojedyncze badania pokazują, że może ona poprawiać funkcje poznawcze, to przegląd 10 badań, które zostały wzięte do kupy, pokazał, że niestety u osób młodych suplementacja tego związku nie poprawia ani uwagi, ani koncentracji. Co prawda ten przegląd opublikowano już 10 lat temu, więc dowodów takich nowszych jest stosunkowo niewiele. Ja osobiście dość mocno czekam, czy pojawi się coś nowego, oceniającego, jak mocno ginkgo biloba wpływa na funkcje poznawcze młodych osób. Na dziś jednak trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie u osób młodych i zdrowych suplementacja tego związku nie poprawi znacząco funkcji poznawczych. Najbardziej tajemniczą z punktu widzenia nauki jest fosfatydyloseryna, która teoretycznie może dość dobrze tłumić stan zapalny występujący w mózgu, ale aktualnie nie dysponujemy żadnym badaniem z udziałem osób młodych i zdrowych. Głównie badania tyczą się właśnie osób z Alzheimerem. Tamten potencjał jest, u osób młodych trudno powiedzieć, no bo jeszcze to nie zostało zweryfikowane. Zanim przejdziemy do dawkowania i bezpieczeństwa, no to krótkie podsumowanie. Zdecydowanym szefem w Limitlessie jest kofeina, która niezależnie od tego, czy jesteśmy wyspani, czy nie wyspani, to będzie poprawiać Twoje funkcje poznawcze. Ona też działa jako jedyna doraźnie, czyli zaraz po jej przyjęciu od razu po około 30-60 minutach możemy dostrzegać poprawy tych funkcji poznawczych. W przypadkach nadmiernego stresu, niedoborów snu, bardzo na plus może być suplementacja kreatyną, która jest zawarta w Limitlessie, oraz różańcem górskim. Reszta substancji zawartych w Limitlessie, czyli te adaptogeny, mogą działać synergetycznie, czyli wzmacniać działanie tych trzech głównych substancji. Kiedy wiemy już, jak mocno dana substancja może pomagać, co precyzyjnie może wzmagać oraz jakie są mechanizmy, które stoją za tym, że kofeina, kreatyna czy różaniec górski wspomagają funkcje poznawcze, trzeba sobie odpowiedzieć, w jakich dawkach trzeba je suplementować. I tak, w badaniach naukowych najczęściej w stosunku do kofeiny wykorzystywano dawkę od 100 do 250 mg na porcję. W Limitlessie znajdziemy dawkę 200 mg, czyli taką akurat znajdującą się mniej więcej w środku tych widełek. To co ważne w kontekście suplementacji Limitlessem, to trzeba pamiętać, żeby spożywać ją na około 45-60 minut przed głównym zadaniem, czy na przykład uczeniem się do egzaminu, czy też na przykład przed przyjściem do pracy, kiedy musimy przez dany okres mieć wzmożone te funkcje poznawcze, ponieważ po około godzinie stężenie kofeiny w organizmie właśnie osiąga maksimum i możemy czerpać z niej maksymalnie dużo korzyści. W przypadku kreatyny jest trochę inaczej. To nie jest tak, że jak my przyjmiemy kreatynę dzisiaj, to ona za 15 minut zaczyna działać. Jej zasoby trzeba skumulować w organizmie. W badaniach dotyczących połączenia kreatyny z mózgiem najczęściej stosowano fazę ładowania, czyli przez 4, 5, 6 dni stosowano 4 dawki dziennie po około 5 gramów. My jednak wiemy z literatury naukowej, że jeżeli chcemy maksymalnie zwiększyć zasoby fosfokreatyny w organizmie, to nie musimy robić tej fazy ładowania. Możemy spokojnie sobie stosować 5 czy 3 gramy kreatyny dziennie. Po około 4 tygodniach te zasoby powinny osiągnąć maksimum. I biorąc pod uwagę, że inne substancje z Limitlessa też potrzebują czasu, żeby zaczęły optymalnie działać, najczęściej około 4 tygodni, no to wydaje się rozsądne, aby przyjmować jedną dawkę, w której znajdziemy 3 gramy kreatyny. W przypadku bakopamonierii najczęściej stosowaną dawką jest dawka 300 mg, standaryzowana na 150 mg bakodydów, a taką dawkę 300 mg bakopy znajdziemy właśnie w Limitlessie. Co ważne, wyższe dawki prawdopodobnie nie dają dodatkowych korzyści, czyli ta dawka 300 mg jest taką graniczną, poza którą nie warto wychodzić, tak jak z kreatyną. Powyżej 3-5 gramów nie ma sensu wychodzić, bo i tak nie da ci to więcej. Różaniec górski jest o tyle ciekawy, że on podobnie jak kofeina może działać doraźnie, kiedy przyjmiemy go na 30-60 minut przed zaczęciem uczenia się czy podjęciem ważnego zadania się w pracy, ale też w badaniach naukowych czasami był weryfikowany w długotrwałym okresie, przez 4-6 tygodni. Najczęściej dawki wynosiły od 400 do 600 mg, a miłorząb dwuklapowy, czyli ginkgo bilobę, najczęściej stosowano w dawce od 120 do 240 mg, czyli taką jak znajdujecie w Limitlessie. Rzuć teraz okiem na tabelę i zobaczysz, że w Limitlessie przemyślane jest dawkowanie każdej
substancji. Bo w porównaniu z zaleceniami płynącymi z badań naukowych, to na większość substancji jest wpakowana do limitlessa w optymalnej dawce, która może poprawiać funkcje poznawcze. To, o czym już kilkakrotnie wspomniałem i co jest ważne, część substancji znajdujących się w limitlessie nie działa doraźnie. Na doraźne działanie możemy liczyć dzięki kofeinie i różańcu górskim. Czyli jak je przyjmiemy, to rzeczywiście możemy być bardziej skoncentrowani, mieć większą uwagę i lepiej się uczyć, ale jeżeli chcemy wyciągnąć 100% maksymalnych możliwości dzięki limitlessowi, to najlepiej stosować go codziennie przez okres około 4 tygodni i zobaczyć, czy rzeczywiście te funkcje poznawcze ulegną poprawieniu. Na koniec należy podkreślić, że adaptogeny to najczęściej są wyciągi z roślin, które mają w sobie dziesiątki, setki, a nawet tysiące różnych substancji. W literaturze naukowej najczęściej korzysta się ze standaryzowanych, konkretnych ekstraktów. Tych ekstraktów jest bardzo dużo. Na takim akademickim poziomie szczegółowości powinniśmy dążyć do tego, aby stosować w praktyce te ekstrakty, które były weryfikowane w literaturze naukowej. No, trzeba też wprost powiedzieć, że na dziś jest to bardzo karkołomne zadanie, żeby znaleźć w ogóle na rynku taki ekstrakt, który w tym badaniu danym konkretnym był testowany, dlatego najlepiej, myślę, że pod kątem praktycznym korzystać z tego, co aktualnie możemy zrobić, no i zobaczyć, czy w praktyce dana substancja nam pomaga. Kiedy znamy już te substancje, dawki i mechanizmy, na których mogą działać, odpowiedzmy sobie na równie ważne pytanie. Czy suplementacja jest bezpieczna? I co do dwóch pierwszych nie ma żadnych wątpliwości, bo kreatyna i kofeina są bardzo bezpiecznymi substancjami. Zaczynając od tej pierwszej, nawet Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA, wydał raport, w którym pisze, że suplementacja monohydratu kreatyny w dawce 3 g dziennie, czyli taką dawkę, jak znajdziesz w Limitlessie, jest bezpieczna, o ile oczywiście suplement nie jest zanieczyszczony. Co więcej, Międzynarodowe Towarzystwo Żywienia Sportowców mówi o tym, że suplementacja kreatyną do 5 lat jest bezpieczna, czyli bardzo długoterminowo. A co ciekawe, oprócz tego, że jest bezpieczna, to nawet może poprawiać zdrowie w zakresie chorób układu krążenia, czy chorób kości, czy właśnie chorób neurodegeneracyjnych. Z drugą substancją, czyli kofeiną, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale nadal dość jasna, bo EFSA mówi wprost, że jednorazowa dawka, którą możemy przyjąć, która jest uznawana w 100% za bezpieczną, to dawka 200 mg kofeiny, taką jak też znajdziemy w Limitlessie. Jeżeli chodzi o całodniowe spożycie kofeiny uznawane za EFSA za 100% bezpieczną, to dawka 400 mg. Dlatego też nie szalej z dawkowaniem Limitlessa i trzymaj się jednej rekomendowanej porcji dziennie. W przypadku adaptogenów, które są trochę nowszymi substancjami, tak wielkie organizacje jak EFSA jeszcze nie wydają konkretnych raportów, bo po prostu tych badań jest stosunkowo mało. Trzeba jednak wprost powiedzieć, że w większości badań, które trwały od 3 do 6 miesięcy, nie obserwuje się żadnych skutków ubocznych po stosowaniu tych adaptogenów. Jedynym wyjątkiem jest Bacopa Monieri, gdzie niekiedy w niewielkim odsetku ludzi obserwuje się zaburzenia ze strony układu pokarmowego, no i tutaj w praktyce po prostu trzeba sobie na sobie przetestować, czy ta bakopa w takiej dawce, jak jest w danym produkcie, powoduje problemy żołądkowe, jelitowe, czy nie. Jeżeli nie powoduje, możemy sobie spokojnie stosować, jeżeli powoduje, no to rozsądnym byłoby z niej zrezygnować. Podobnie jest w przypadku fosfatydy loseryny, no tutaj tych badań jest jeszcze mniej, ale jedno trwające 6 miesięcy też pokazało, że fosfatydy loseryna nie wiązała się z żadnymi skutkami bocznymi. Podsumowując, co do kreatyny i kofeiny, to mamy 100% pewności, że dawki stosowane w tym produkcie są bezpieczne, jeżeli zachowamy oczywiście racjonalne podejście, będziemy suplementować rekomendowaną dawkę. Co do adaptogenów, to też stosunkowo są to bezpieczne substancje, podobnie jak fosfatydy loseryna. Wcześniej wspomniałem też, że adaptogeny mogą działać synergistycznie, czyli napędzać swoje działanie. I rzeczywiście pojedyncze badania pokazują, że może tak być. Czyli na przykład połączenie ginkgo biloby z różańcem górskim może działać o wiele lepiej niż wzięcie jednej substancji pojedynczo czy drugiej substancji pojedynczo. I w jednym z badań połączenie tych substancji mocniej poprawiało pamięć krótkotrwałą niż osobno przyjmowanie ginkgo biloby, a osobno różańca górskiego. Pamięć krótkotrwała to taka cecha, która w praktyce, no można powiedzieć, objawia się tym, że jeżeli potrzebujemy zapamiętać na przykład numer telefonu na szybko, albo ktoś na imprezie ci się przedstawia i mówi: cześć, jestem Arek, a ty po sekundzie już tego nie pamiętasz, to prawdopodobnie możesz mieć problem z pamięcią krótkotrwałą. No i suplementacja tych związków tę pamięć będzie poprawiać. No i pod kątem praktycznym w takich stakach, gdzie mamy dużo substancji, tych interakcji może trochę zachodzić, ale niestety trudno je weryfikować w literaturze naukowej, no bo musielibyśmy mieć różne badania łączące różne te substancje. Więc na dziś wydaje mi się, że takie synergie mogą zachodzić i prawdopodobieństwo, że taki pakiet substancji poprawi Twoje funkcje poznawcze, jest większe niż gdybyśmy przyjmowali wyłącznie jedną substancję. No ale trzeba czekać na dalsze badania w tym temacie i śledzić rynek suplementów diety. Ale oprócz funkcji poznawczych, Limitless może też pomagać w sporcie, no bo ma
kilka substancji, które są na tak zwanej liście A, czyli liście najbardziej rekomendowanych suplementów według Australijskiego Instytutu Sportu. W telegraficznym skrócie przypomnę, że kreatyna to najlepszy i najbardziej przebadany suplement dla osób, które chcą zwiększyć beztłuszczową masę ciała i siłę mięśniową oraz w wysiłkach o wysokiej intensywności, np. w sztukach walki, czy też w sportach drużynowych, gdzie kilka razy z rzędu musimy wykonać sprint czy skoczyć do bloku w siatkówce. W kofeinie natomiast piękne jest to, że działa na tak wielu mechanizmach w naszym organizmie, że trudno znaleźć dyscyplinę sportową, w której ona może Ci pomagać. W sportach wytrzymałościowych może przyspieszać Twój bieg od 3 do 7%, co powoduje, że jeżeli biegniesz na przykład na dziś półmaraton w godzinę i 30 minut, to suplementacja kofeiną może przyspieszyć Twój bieg od 3 do 6 minut. I w większości dyscyplin sportowych dawkowanie kofeiny może zaczynać się od 3 mg na kilogram masy ciała, więc jak ważysz 70 kg, no to właśnie około 200 mg, które znajdziesz w Limitlessie, będzie ok. Natomiast w sportach siłowych te dawki najczęściej badane są większe, między 5 a 6 mg. Bądź co bądź, warto je potestować z tego względu, że siłę możemy dzięki suplementacji kofeiną wzmocnić nawet od 3 do 4%. Dzięki czemu w martwym ciągu zamiast 200 kg może podnieść 206 czy 208 kg. Oczywiście w innych dyscyplinach, na przykład w siatkówce, możemy wyżej skoczyć, może być bardziej skoncentrowani na rozegraniu. W koszykówce możemy szybciej dobiec i zrobić wsad. Ten wachlarz korzyści dzięki suplementacji kofeiną jest tak obszerny, no, że już tutaj nie będziemy analizować każdego poszczególnego zdarzenia sportowego. Bądź co bądź, w większości dyscyplin sportowych suplementacja kofeiną jest rekomendowana przez Australijski Instytut Sportu, ale nie tylko, bo na przykład też przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oprócz kreatyny i kofeiny na uwagę zasługuje również rurzeniec górski, który ma wiele badań oceniających jego przydatność w sporcie. Oprócz poprawy samopoczucia obserwuje się, że takie ostre podanie rurzeńca górskiego, czyli jednorazowa dawka przyjęta na 30-60 minut przed wysiłkiem, zmniejsza subiektywne odczuwanie wysiłku, czyli tak zwaną skalę RPE czy RPE, która często wykorzystywana jest czy na siłowni, ale też w sportach wytrzymałościowych. W jednym z badań kolarzom podano właśnie rurzeniec górski i zobacz, jak zmieniało się ich postrzeganie wysiłku. Po 10 minutach jazdy na rowerze jeszcze nie było różnic. Rurzeniec działał tak samo jak placebo, podobnie po 20 minutach, ale tutaj już widzieliśmy tendencję, że rurzeniec ma mniejsze odczuwanie wysiłku, a po 30 minutach jazdy na rowerze widzimy, że postrzeganie wysiłku było już o 2 jednostki mniejsze, czyli stosunkowo sporo. Można to przełożyć na taki scenariusz sportowy, że biegniesz czy jedziesz na rowerze przez te 30 minut, przed tobą załóżmy kolejne 30 minut, ty musisz cisnąć cały czas na maksymalnych obrotach i dzięki temu, że subiektywnie myślisz, że ten wysiłek jest dla ciebie lżejszy, to możesz jechać szybciej. I potwierdza to inne badanie z udziałem sportowców wytrzymałościowych, którzy wykonywali wysiłek na ergometrze przez 25 minut. Oni mieli 10 km jak najszybciej pokonać na tym urządzeniu. I okazało się, że dzięki suplementacji rurzeńcem zamiast 25 minut i 48 sekund wykonywali go szybciej, bo przez 25 minut i 24 sekundy, czyli o 24 sekundy szybciej. Być może wydaje Ci się, że to nie jest wielki efekt, no i na poziomie amatorskim rzeczywiście ważniejsze jest to, czy się wyśpimy, ale na poziomie elitarnym, czy u ambitnych amatorów, różnica 24 sekund to może być różnica, przez którą na przykład sportowiec zamiast ostatniego miejsca w tabeli zdobędzie złoto Igrzysk Olimpijskich, bo tam są różnice bardzo często na żyletki. No i mam też coś dla fanatyków siłowni, bo okazuje się, że suplementacja w połączeniu kofeiny z rurzeńcem górskim przez 30 dni w sportach siłowych również może się okazać lepsza niż suplementacja samego rurzeńca czy samej kofeiny. I obserwuje się po tych 30 dniach mocniejszy, większy wzrost one rep max, czyli maksymalnej siły zarówno w wyciskaniu rurzeńca, jak i w przysiadzie, dzięki połączeniu właśnie kofeiny z rurzeńcem. Reasumując, większość korzyści wynikających z suplementacji Limitlessa możemy zawdzięczyć kofeinie i kreatynie. Ten genialny duet zostanie wspierany w tym produkcie przez adaptogeny, zwłaszcza rurzeniec górski i bacopa monieri, ale znamy też mechanizmy, przez które fosfatydy luserna czy ginkgo biloba mogą poprawiać nasze funkcje poznawcze. Tu trzeba jasno jednak podkreślić, że potrzeba większej liczby badań na ten temat. W mojej opinii z Limitlessa skorzystamy najmocniej, kiedy mamy przed sobą okres długiej i intensywnej nauki, na przykład do sesji. Wtedy włączyłbym suplementację Limitlessem na 45-60 minut przed codzienną nauką. I tu podkreślam codzienną, bo ile kofeina i rurzeniec mogą nam pomóc doraźnie, tak jak wspomniałem, o tyle suplementacja innych adaptogenów musi się rozciągnąć w czasie, najczęściej przez okres 3-4 tygodni i też na taki czas Limitlessa polecam włączać. Po drugie, dużych korzyści mogą oczekiwać osoby, które mają bardzo dużo intensywnej pracy w połączeniu z takim negatywnym wpływem stresu czy ograniczonej ilości snu. Wiemy, że część substancji może mocniej działać w takiej sytuacji, a część substancji może działać wyłącznie w takich sytuacjach, kiedy mamy właśnie ten ograniczony
sen czy większą ilość stresu. I trzecią grupą osób, które w mojej opinii mocno mogą skorzystać na suplementacji Limitlessa, to sportowcy, głównie z uwagi na zawartość kofeiny i kreatyny. Ja mam takie podejście w pracy ze sportowcami, że sam z siebie nie polecam adaptogenów, bo uważam, że liczba i jakość dowodów są ograniczone, aby sami z siebie polecać taką suplementację, ale sportowcy sami często chcą spróbować jakichś suplementów i wtedy nie ma problemu. Są to substancje stosunkowo bezpieczne i mogą przełożyć na poprawę funkcji poznawczych, dlatego spokojnie można to na sobie przetestować. I na sam koniec, pod kątem praktycznym, jeżeli masz intensywny okres i dużo pracujesz, suplementujesz Limitlessa, to po miesiącu, dwóch spokojnie możesz sobie zrobić przerwę. To będzie wręcz wskazane, tak dmuchając na zimne pod kątem bezpieczeństwa, i sięgnąć po niego znowu w sytuacjach kryzysowych. Wtedy prawdopodobnie nie będziesz aż tak przyzwyczajony do takich dawek kofeiny i znów ten Limitless powinien trochę mocniej działać.